Tematem wiodącym naszej rozmowy będzie kwestia rozporządzenia ministra edukacji, które zaczęło obowiązywać 25 marca, a dotyczy zdalnego nauczania. To już trwa. Proszę powiedzieć, jakie działania wy jako dyrekcja, nauczyciele podejmujecie w chwili obecnej? Moja szkoła akurat tak się złożyło dobrze, jeżeli chodzi o sprzęt, jest Tak. całkiem nieźle wyposażona, ponieważ w ubiegłym roku dostaliśmy dofinansowanie unijne na realizację projektu Szkoła na czasie, unowocześnienie edukacji w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Ławku. I tutaj no, sprzętowo jesteśmy zabezpieczeni. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o takie przygotowanie do prowadzenia zajęć online, no to już sprawdza się w One boju. trwają, prawda, Pani Małgosiu, bo przecież to jest Tak, drugi dzień zajęcia funkcjonowania tego trwają. U rozporządzenia. nas zajęcia ruszyły praktycznie już jak tylko się ukazała informacja o zawieszeniu. Także od 12-13 marca już nauczyciele współpracują online z uczniami, wykorzystując no, na początku przede wszystkim e-dziennik, ale potem jak okazało się, że no niestety, ale serwer nie wytrzymuje, przenieśliśmy część zajęć do Google, do Classrooma. No i jeżeli chodzi o takie wizualizacje, czyli takie prowadzenie zajęć wideo, wykorzystujemy tutaj tę aplikację Discord. No korzystają nauczyciele też ze Skype'a, z Messengera. Tu po prostu, jeżeli już coś robili z uczniami wcześniej, to funkcjonuje. Proszę mi powiedzieć, czy na ten moment Państwo planujecie, czy wiecie coś na temat ewentualnie matur próbnych, czy takowe matury próbne będą, ale poza tym chciałbym też zapytać o to, jako doświadczonego nauczyciela, wychowawcę młodzieży, jak uczniowie Wasi podchodzą do takiego zdalnego nauczania? No to są już praktycznie dorośli ludzie, którzy wiedzą, że jest to tak istotny egzamin, że zaważy na ich dalszych losach i faktycznie tutaj wykazują się odpowiedzialnością pełną, uczestnicząc w maksymalnym stopniu w tych oferowanych przez nas zajęciach, które się na ten moment odbywają. Są sytuacje, gdzie w domu jest na przykład jeden komputer i gdzie trzeba dzielić ten komputer z rodzeństwem, z rodzicami, którzy czasami pracują zdalnie. Wtedy mogą korzystać z materiałów, które po takich zajęciach nauczyciel po prostu zostawia na platformie, no żeby uczeń mógł sam przejrzeć. W razie wątpliwości kontaktuje się już indywidualnie z nauczycielem, więc ten kontakt jest praktycznie, można powiedzieć, no prawie 24 godziny. Co do próbnej matury, no myśmy akurat mieli zaplanowaną tę próbną maturę w marcu i tak o 16 praktycznie marca miała się ona odbywać. No niestety, tak jak wiemy, nie doszło do tego w realu. Wiemy, że Centralna Komisja Egzaminacyjna szykuje taki sprawdzian próbny w ostatnim tygodniu marca i no, chcielibyśmy z tego korzystać, o ile to będzie możliwe, bo to już powinno się dziać. Miejmy nadzieję, że to, o czym Pani mówiła, w najbliższej przyszłości do Państwa spłynie, co ułatwi pracę Państwu i uczniom. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę i życzę przede wszystkim Państwu wytrwałości, spokoju i dobrego zdrowia. Ja również dziękuję. No, uczymy się praktycznie w każdym momencie. Nie jest to dla nas łatwa sytuacja, ani dla nas, ani dla uczniów. No, myślę, że z czasem te metody zostaną wypracowane takie satysfakcjonujące dla wszystkich. Dziękuję za rozmowę. Bardzo Do widzenia. dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Do widzenia.